Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta jest pani Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Porozmawiamy o temacie niezwykle ważnym, który jest niemal nieobecny w polskich mediach, a tak przynajmniej się wydaje. Oto 11 maja Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim przyjęła raport o prawach seksualnych i reprodukcyjnych, który został złożony do Parlamentu Europejskiego przez posła Predracza Fredera Maticza. To oznacza, że niedługo cały Parlament Europejski będzie głosował za przyjęciem tego raportu i uchwaleniem rezolucji opartej na jego niezwykle radykalnym postulatach. I moje pierwsze pytanie, bo zarówno pani, jak i cały Instytut Ordo Iuris przestrzegają, ostrzegają i alarmują w związku z tym raportem. Czego dotyczy ten raport i co on tak naprawdę zawiera? Raport, o którym mowa, jest tak naprawdę drugim tego typu dokumentem, który został przedstawiony do przegłosowania przez Parlament Europejski w ciągu ostatnich lat. Kilka lat temu, w 2014 roku, bardzo podobny dokument został przygotowany przez panią poseł Estrelę. Natomiast sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego, sprzeciw także licznej części europosłów zablokował przyjęcie tego raportu. I co się znajduje w tym raporcie? W ten raport poświęcony jest, tak jak pan redaktor powiedział, tak zwanym prawom reprodukcyjnym i seksualnym. I już sam fakt, że ten raport dotyczy takiej właśnie tematyki, zasługuje na pochylenie się nad nim, na takie zastanowienie się i brzmi alarmująco. Dlatego, że po pierwsze, termin prawa reprodukcyjne i seksualne to jest termin, który już od dawna był wykorzystywany przez najbardziej radykalnych przedstawicieli myśli politycznej do tego, żeby upowszechniać takie kwestie jak aborcja na żądanie, jak edukacja seksualna w najbardziej permisywnej formie. Po drugie zaś, sam fakt, że tutaj parlament zajmuje się taką kwestią, jest niedopuszczalny z tego względu, że ani traktaty międzynarodowe, ani Unia Europejska nigdy nie posługiwały się tym terminem, nigdy państwa nie zezwoliły, żeby tutaj Unia Europejska posługiwała się tym terminem i w ogóle jest to poza kompetencjami Unii Europejskiej. Tymczasem pokazuje nam to, że tutaj Unia Europejska chce iść w innym kierunku i wchodzić w coraz to nowsze obszary kompetencji i wymyślać nowe prawa człowieka, których tak naprawdę nie ma. A no właśnie, bo chodzi tak naprawdę o to, obdzierając to wszystko z tej brukselskiej nowomowy, by uznać takie postulaty, jak chociażby aborcja na żądanie nawet dla nieletnich, czy przymusowa edukacja seksualna jako prawa człowieka. Dlaczego pani zdaniem duża część polityków, oczywiście spod znaku lewicy, ale nie tylko, dąży właśnie do czegoś takiego, by uznać aborcję czy edukację seksualną za prawa człowieka, pomijając oczywiście absurd tej sytuacji. Dlaczego tak tym politykom zależy? No bo mówimy o rezolucji, która bądź co bądź miałaby zapewne wymiar bardziej symboliczny niż rzeczywiście rzeczywisty prawny. Nie, mówiła pani przed chwilą o tym, że to i tak jest pozatraktatowe i tak to jest łamanie traktatów, choć do tego wszyscy się chyba przyzwyczailiśmy. Dlaczego więc politycy tak do tego dążą? Więc tutaj trzeba powiedzieć, że przyjmowanie tego typu rezolucji, które tak jak pan redaktor powiedział, nie mają charakteru wiążącego, ma jednak tak jak właśnie pan redaktor wspomniał, bardzo taki polityczny wymiar. Jest to element presji na państwa takie jak Polska, po to, żeby zmieniły one swoje prawo i żeby tutaj naciskać na zmianę tego prawa z poziomu międzynarodowego. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy już, prawo międzynarodowe nie przewiduje takich tak zwanych praw, jak prawo do aborcji czy prawo do edukacji seksualnej w tej najbardziej permisywnej formie. Jednakże właśnie przyjęcie tego typu rezolucji to kolejny kamyczek na drodze tego, żeby rzeczywiście doprowadzić do zmiany w tym prawie, do trwałej zmiany. W tej chwili po prostu przygotowywany jest grunt pod to, żeby takie wiążące prawo wprowadzić. To co w takim razie można zrobić, by po raz kolejny zastosować sprzeciw? Po raz kolejny, bo pani na początku wspomniała o tym, o tej pierwszej próbie raportu, innego raportu, który został zablokowany. Teraz też zawiązała się koalicja przeciwko temu raportowi z polskich europosłów. Jak czytałem, podpisał się między innymi pod nią europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Powstała też koalicja różnych organizacji pozarządowych.
Czy coś jeszcze można zrobić? Bo państwo wystosowali petycję do władz Parlamentu Europejskiego, no, sprzeciwiającą się temu raportowi. Ja jeszcze zastanawiam, czy był jakiś odzew ze strony innych polskich eurodeputowanych, bo wydaje się, że przynajmniej znaczna ich część powinna być przeciwko temu raportowi. Tak, tutaj rzeczywiście te nasze działania, po pierwsze, zmierzają do tego, żeby pokazać, że głos społeczeństwa obywatelskiego, wbrew tej fałszywej narracji, która jest nam cały czas przekazywana, to nie jest tylko i wyłącznie głos radykalnej lewicy. A tak można tutaj właśnie odnieść wrażenie na podstawie tego, co się dzieje w Unii Europejskiej czy w innych forach międzynarodowych. My chcemy pokazać, że do tej pory niedoreprezentowana część społeczeństwa obywatelskiego właśnie staje się aktywna i zaczyna działać na rzecz jednak zatrzymania tych negatywnych zmian, które na tym forum międzynarodowym zachodzą. I właśnie dlatego skupiamy się na budowaniu koalicji różnych think tanków, NGO-sów, które myślą podobnie. I okazuje się, że wcale nie jest ich tak mało, jak chciałaby tego właśnie ta radykalna lewica. Co więcej, no tak jak pan powiedział, tutaj nasza petycja bezpośrednio adresowana do posłów może być podpisana też przez każdego obywatela, dlatego tutaj zachęcam wszystkich państwa bardzo serdecznie do złożenia podpisu na stronie internetowej www.stopmatrixreport.org. Na tej właśnie stronie, poza właśnie przeczytaniem tego, jacy posłowie, jakie osobistości jakby popierają naszą petycję, można się także podpisać i wyrazić swój sprzeciw wobec tego niebezpiecznego dokumentu. No i to są takie rzeczywiście działania, które mają uzmysłowić europosłom, że obserwujemy to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. To nie jest tak, że Parlament Europejski może sobie przyjąć to, co chce i nie ma nad tym żadnej kontroli społecznej. Wręcz przeciwnie, obywatele obserwują i punktują to, co tam ma miejsce. Natomiast tak naprawdę to wszystko także służyć ma zbudowaniu właśnie takiej długofalowej współpracy różnych środowisk broniących właśnie prawdziwych praw człowieka, fundamentalnych wartości, po to, żeby nie tylko sprzeciwiać się po kolei różnym takim niebezpiecznym pomysłom, które na tym forum Parlamentu Europejskiego czy w innych forach międzynarodowych mają miejsce, ale żeby wreszcie też z czasem wyjść z pozytywnymi inicjatywami. Głosowanie w Parlamencie Europejskim dopiero przed nami. Nie ma chyba jeszcze daty, kiedy Parlament Europejski będzie głosował nad tym raportem. Ja chciałem zapytać, przyjmując trochę ten pesymistyczny scenariusz, który mam nadzieję, że się nie sprawdzi, wszyscy mamy taką nadzieję, ale gdyby ten raport został przegłosowany przez Parlament Europejski, gdyby został przyjęty także w postaci rezolucji, to jaki pani zdaniem może być kolejny krok? Dalej presja będzie wzmacniana przez środowiska lewicy i tej radykalnej części Parlamentu Europejskiego? Zdecydowanie. Będzie to bardzo duże zwycięstwo lewicy, dlatego że wszystkie te rezolucje tego typu, bardzo takie radykalnie lewicowe rezolucje, będą miały swoją podkładkę w postaci właśnie przyjęcia tego raportu. I chociaż on oczywiście nigdy nie będzie prawem wiążącym, to na pewno będzie punktem odniesienia dla kolejnych dokumentów, kolejnych rekomendacji, kolejnych rezolucji, kolejnych opinii, które właśnie tworząc właśnie taką sieć odniesień, będą sprawiać wrażenie, że rzeczywiście istnieją tego typu prawa, no i w końcu rzeczywiście być może takie prawo wiążące zostanie przyjęte. Natomiast będzie to też znaczący punkt dla obecnie negocjowanej umowy międzynarodowej między Unią Europejską a państwami obszaru Afryki, Pacyfiku i Karaibów. Jest to też rzecz, o której mało się mówi, a jest niewątpliwie bardzo istotna. Mianowicie w tej chwili właśnie dobiegają końca trwające kilka lat negocjacje nad umową, która
pod taką przykrywką właśnie ekonomicznej współpracy przemyca właśnie tego typu ideologiczne kwestie do swojej treści, uzależniając pomoc ekonomiczną tym państwom z tych obszarów, które wymieniłam, właśnie od tego, że zastosują one w swojej polityce, nie tylko w kwestiach lokalnych, ale także na tym forum międzynarodowym, pojęcia właśnie typu prawa reprodukcyjne i seksualne, aborcja na żądanie, edukacja seksualna czy gender. I jeżeli rezolucja Parlamentu Europejskiego zostanie przyjęta w takiej formie, jakiej jest, to będzie to tylko i wyłącznie dodatkowy kamyczek do tego, żeby ta umowa już wiążąca w takim kształcie, w jakim została zaproponowana, została przyjęta. No mamy nadzieję, że również tak się nie stanie i też będziemy o tej umowie informować. Walka o życie więc trwa, jak sami Państwo słyszą, na różnych poziomach, bo ta presja ze strony lewicy i radykalnej lewicy jest niezwykle wysoka. O raporcie Maticza, nad którym będzie głosował niedługo Parlament Europejski, a dotyczącym m.in. aborcji czy edukacji seksualnej, mi Państwu mówiła Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. 7, 9. Twój początek.